jest wieczór WTK, Emil Górny, witam Państwa ponownie. Miało być zero deficytu, będzie ponad 100 miliardów złotych. Rząd nowelizuje budżet, dodatkowo okazuje się, że Polska ma po Węgrzech najwyższą w Europie inflację. Co to oznacza dla portfela przeciętnego Polaka? O tym porozmawiałem z ekonomistą, doktorem Michałem Borychowskim z Uniwersytetu Ekonomicznego. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Panie doktorze, tak na chłopski rozum, te informacje, co oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego? Co zmieni się w jego portfelu? No to może tak jak pan wskazał, uporządkujmy te fakty. Otóż po pierwsze głęboki deficyt, o którym pan powiedział, po drugie wysoka inflacja, ale tym dwóm zjawiskom będzie również towarzyszył spadek dochodu narodowego i te zjawiska wszystkie połączone, te problemy stworzą problem rzeczywiście potężny w skali makro, który przełoży się również na skalę mikroekonomiczną, czyli na powiedzmy poziom takiego gospodarstwa domowego, ale także przedsiębiorstwa. Ja przepraszam panie doktorze, że wejdę w słowo, tylko dopowiem, że jeżeli chodzi o te dochody, które będą niższe, to ponad 30 miliardów złotych. To strasznie dużo pieniędzy. Tak, oczywiście. To jest, szacuje się, że spadek dochodów budżetowych, czyli tego, co zasila budżet, to jest około 37 miliardów złotych. Natomiast ja, kiedy mówiłem o dochodach, to miałem na myśli dochód narodowy, produkt krajowy brutto, który także spadnie ze względu na recesję, która w gospodarce występuje. Czyli to też szereg negatywnych zjawisk nałoży się na to, że ta nasza wartość gospodarki zmniejszy się. I tutaj właśnie powiedziałbym, że szczególnie te dwa zjawiska są niebezpieczne w skali makroekonomicznej, to znaczy inflacja oraz właśnie recesja, bo ona tworzy takie wrażenie, taki problem, że nasz dochód narodowy nie rośnie, czyli nie bogacimy się, a ponadto, co gorsza, inflacja, mówiąc kolokwialnie, zjada nasze dochody, dlatego że wzrost cen, czyli inflacja, działa w taki sposób, że no, siła nabywcza z pieniądza spada. To jest skutek inflacji. Mówiąc najprościej, dwa lata temu za 100 zł można było znacznie więcej kupić niż można kupić teraz. I wysoka inflacja, którą mamy teraz, to jest także powyżej tak zwanego celu inflacyjnego, który wyznacza sobie Narodowy Bank Polski. Świadczy o tym, że nie potrafią tej polityki w tej chwili skutecznie realizować. To jest pewien też problem. I to przekłada się na taki właśnie poziom mikroekonomiczny, czyli poziom gospodarstwa domowego, no bo właśnie przeciętny obywatel zacznie szybko zauważać, że jego dochody wystarczają na coraz mniej. Może się okazać, że jego dochody, jego wynagrodzenie będzie na przykład rosło. No to będzie, nie wiem, 1% wzrost, 2%, ale jeżeli za wiele dóbr i usług, które on kupuje, będzie musiał zapłacić znacznie więcej, kilkanaście procent więcej, wówczas się okaże, że ten wzrost płacy nie rekompensuje wyższych cen. I to będzie właśnie to najbardziej takie, powiedziałbym, niebezpieczne, czy też najgorsze zjawisko dla przeciętnego obywatela, ten skutek inflacji. No a jeśli chodzi o deficyt budżetowy, jak on dotknie takiego właśnie zwykłego obywatela, no z budżetu rząd będzie ciął te wydatki, które uzna za najmniej istotne, za te, które powiedzmy mogą poczekać, można odłożyć w czasie. No i pewnie za takie wydatki uzna na przykład wydatki jakieś prorozwojowe, inwestycyjne. Dlatego, że rząd obecny szczególnie nie wycofa się z obietnic takich o charakterze socjalnym. Tych obietnic nie zetnie, natomiast zetnie to, co miałoby na przykład tworzyć jakieś nowe miejsca pracy, albo to, co miałoby gospodarkę polską trochę przesuwać z bycia tanią montownią albo tanim centrum usługowym do na przykład wdrażania innowacji. Tego niestety będzie brakowało, skoro mówimy o 110 miliardach złotych deficytu na dziś dzień, a tak de facto, kiedy doliczyć te ukryte deficyty, to ten prawdziwy deficyt wyniesie pewnie ze 200 miliardów. Panie doktorze, a ta informacja podana wczoraj zaskoczyła pana jako ekonomistę? Otóż nie szczególnie. Oczywiście wysokość tego deficytu jest dla mnie zaskoczeniem. Natomiast to, że ten deficyt wystąpi, że nie będziemy mieli zrównoważonego budżetu, to było wiadomo tego samego dnia, kiedy w ogóle zatwierdzono uchwałę budżetową. Myślę, że każdy rozsądny człowiek doskonale wiedział, że ten
budżet zrównoważony, czyli wydatki budżetowe równe dochodom budżetowym, to jest fikcja. To jest nierealizowalny scenariusz. To było wręcz, powiem brutalnie, kłamstwo, że takie coś zostało powiedziane i teraz wyborcy czy w ogóle obywatele mieliby prawo rozliczać rząd z tego, co deklarował. Bo teraz rząd się może tłumaczyć tym, że no przez pandemię są problemy, ale gdyby nie pandemia, to i tak mielibyśmy ten deficyt na poziomie, nie wiem, 40-50 miliardów złotych. Przez pandemię, przez koronawirusa ten deficyt będzie o 100 kilkadziesiąt miliardów większy. I tak zatem powiem. Obecność deficytu mnie nie zaskoczyła, natomiast jego skala na pewno tak. Panie doktorze, a czy na przykład te przedwyborcze obietnice, te pakiety socjalne także w jakiś sposób przyczyniły się do poziomu właśnie tego budżetu? Oczywiście, można powiedzieć, że spróbujmy sobie właśnie wyobrazić poziom gospodarstwa domowego. W czasie, kiedy członkowie tego gospodarstwa domowego zarabiają dużo, no to wtedy powinni oszczędzać, gromadzić zapasy, zasoby na te gorsze lata. Na lata, kiedy pojawi się dekoniunktura w gospodarce i na przykład ktoś z tych członków gospodarstwa domowego straci pracę. I rząd powinien myśleć tak samo. To znaczy w latach prosperity w gospodarce światowej, kiedy Polska rozwijała się szybko, należało kumulować w budżecie nadwyżki. A tymczasem tych nadwyżek nie kumulowano, tak? Z tego, co pan mówi. Absolutnie. Żadnych nadwyżek. Przecież rok rocznie mieliśmy deficyt. Każdy rząd zadłużał naszą gospodarkę, nasz budżet. Także bez wyjątku tutaj niestety. I w czasie tego prosperity należało, jeżeli już nie zadłużać, to przynajmniej budżet właśnie równoważyć. Po to, żebyśmy mogli w trudny rok wejść z takim czystym kontem. A my, jak powiedziałem, na dzień dobry zaczynamy rok 2020, wiedząc, że ten deficyt sięga nie 40-50 miliardów i COVID dokłada 150. I w związku z tym niestety te wcześniejsze działania obecnego rządu stworzyły podstawy problemu, a COVID dołożył, że tak powiem, do pieca, mówiąc tak zupełnie kolokwialnie. No, pogorszył sprawę radykalnie. Także niestety te obietnice były bez pokrycia, no bo trudno sobie wyobrażać, że dysponujemy w kolejnych latach pieniędzmi, których dzisiaj nie mamy. To nie jest odpowiedzialne zachowanie. W gospodarstwie domowym takie coś nie byłoby możliwe, że obiecujemy coś kupić, coś wydać, nie mając świadomości, że będziemy mieli dochody. Rząd nie powinien w ten sposób postępować. Doktor Michał Borychowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się już za moment w skróconym wydaniu Pulsu Dnia. Do zobaczenia.